i prowadzę bloga Haki Play Game. Na dzisiejszym wideo przedstawię Wam pewien patent, który stosuję od dłuższego czasu, bardzo podoba się graczom. Nagrywam wideo, ponieważ trudno opisać je za pomocą posta i najlepiej go po prostu pokazać. Każda drużyna z pewnością podczas sesji generuje duże ilości papieru, na których znajdują się mapki. Swego czasu nawet zbierałem różnego rodzaju notatniki z mapkami, z myślą, że mogą się jeszcze kiedyś przydać. Przez bardzo długi czas stosowałem tego typu notatnik. Podejrzewam, że Wy również macie tego typu notatniki i tworzycie tego typu mapki. Są one bardzo dobre, bardzo fajne, bo są poglądowe, można na szybko coś przedstawić. Od dłuższego czasu radzę sobie z robieniem mapek na sesjach w dość niecodzienny, myślę, sposób. Ponieważ jeden z graczy zwrócił mi uwagę, że jest to coś nietypowego i coś ciekawego, dlatego też postanowiłem przedstawić Wam to na vlogu. Oto on. Jak widzicie, jest to sporej wielkości kartka papieru. Taką kartkę papieru możecie znaleźć w dobrych sklepach papierniczych. Ja tą dostałem akurat w hurtowni papierniczej. Podejrzewam, że w każdym większym mieście jest taka hurtownia. Jeden minus jest taki, że tego papieru trzeba kupić w dość dużej ilości, tak więc ja posiadam go dość sporo. Aczkolwiek służy mi już od ponad roku i przydaje się na prawie każdej sesji. Nie wiem, jaka to jest wielkość, A1, A2, A3, natomiast no jest to największy papier, który komercyjnie można dostać. Otóż wykorzystuję go do tworzenia mapek. Jest on o tyle dobry i wygodny, ponieważ można stworzyć mapkę, która wielkością dopasowana jest do figurek. Oto jedna z moich ulubionych figurek, autorska, przeze mnie zrobiona. Często gra traci urok w momencie, kiedy zamiast budynku stoi piórnik, trzeba przenieść się na dywan i te pięknie wykonane figurki no, są w otoczeniu, które są to normalne przedmioty, z których korzystamy, jak na przykład kubek, który zastępuje nam wieżę. Dlatego też wpadłem na pomysł wykorzystywania tych dużych kartek, ponieważ na nich można rozrysować mapę, która będzie dopasowana do wielkości figurki. To jest mapa karczmy, którą zrobiłem dla moich graczy. Była ona wykorzystywana na 3 sesjach. Jak widać trochę rzeczy już na niej jest oznaczonych, część budynków się zawaliła, natomiast widać poszczególne ściany, widać poszczególne meble. No i oczywiście to, co już wcześniej mówiłem, jest dopasowana. Wejście jest szerokości jednej figurki. Stoły są takie, na których mogą stać 2 figurki. Ściany też widać, te, które są grube, nie do przebicia, oraz drzwi, przez które można się wydostać. Gracze mają dzięki temu ogląd na całą sytuację. No i dobrze przygotowana mapka znacznie usprawnia proces prowadzenia walk i odciąża mistrzaki od opisywania miejsca, co i tak wiąże się z dużym prawdopodobieństwem, że gracz nie zrozumie tego opisu tak samo dobrze, jak rozumie go mistrz gry. Tak więc mam nadzieję, że pomysł z mapkami Wam się podoba, że uda Wam się dostać tego typu kartki i na Waszych sesjach będą pojawiać się naprawdę bardzo fajne mapy, które mogą być tylko Wam, ale w naszym postaci.